którego jego była żona uciekła z innym kochankiem, a czarny Roman nie był w stanie tego znieść. No i niestety od tamtej pory podróżuje po ulicach, być może po to, aby spotkać swoją niewierną żonę i odebrać od niej wspólny majątek. I to, czy to jest prawdziwe, czy fałszywe, nie ma żadnego znaczenia. Czarny Roman krąży po każdej ulicy naszego miasta. Jeżeli traficie... Naszego miasta, a to jego miasto, przecież on tutaj mieszkał, był mieszkańcem i takim, że mu się to życie tak troszeczkę porwało, jak ten film jest porwany. No to po co to jeszcze robić dymy z czegoś, co jest jego własnym problemem? Także proszę Państwa, takie kobiety, one mają nie po kolei w głowie, bo ja nie wiem, czy to jej płacą za to, to tym bardziej. Bo gdyby ona to robiła jako hobby, traktowała, to jeszcze by to miało jakiś sens. A tak, proszę Państwa, to tutaj strasznie głupie. No, także o, jest czarny Roman i straszne mi tu cyje, proszę Państwa. Litka też chodziła po noclegowniach, pomimo, że miała mieszkanie. Ludzie teraz tak udają, że wiesz. No. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Także Litka, mamy dzisiaj historię czarnego Romana. Po Warszawie chodzi taki czarny Roman i tam, gdzie co przed jakim sklepem stanie na Chmielnej i co złego powie, no to po prostu to się zło jakieś tam ma wydarzyć stanie. Także no nie wiem, czy to byś chciała podpaść takiemu czarnemu Romanowi. W naszym Radiu Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra dzisiaj to jest głównym punktem. A ponieważ ty jesteś tą taką debilką, matką debilek, matką debili, no to jesteś jego matką też. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Także więc widzisz, o czarnym Romanie dzisiaj, tak. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. O czarnym Romanie dzisiaj mówimy. O czarnym Romanie. Chodzi po Warszawie taki czarny Roman. On tutaj obrał sobie ulicę Chmielną. I tutaj ludzie z niego drwią. I on sam powiedział, że zróbcie mi film, ale przecież on zażartował, a tutaj oni z niego drwią, oni z niego kpią, proszę Państwa, i nie rozumieją, że człowiek już nie chce nigdzie mieszkać, tak samo jak i ty. No, ty po prostu może chciałaś, ale Janek Witek ciebie przepędzał, to byłaś w noclegowni z pluskwami w pochwie, przyszłaś tutaj do domu, zasiałaś, Janek Witek jak umarł, to dopiero te pluskwy się rozeszły. No. Do Mareczka nagadałaś głupot. Przecież Mareczek to jest jakby twoje dziecko, taki sam debil jak i ty. Mały, gruby, z wielkim łbem. To nawet Rysio mówił, że debil to musi być mały karzeł z wielkim łbem. Głupio, chytry, najmądrzejszy. Jeszcze na ciebie dzisiaj nakrzyczał. Rysio, Bożeś zostawiła światło. Nie dość, że tamto jeszcze tutaj włączone. A co by Sobieszek na to powiedział, a co by tamten powiedział, a tak. No, także dostajesz pieniądze, wszystkich pieniędzy nie płacisz, a kręcisz. Umysł nigdy nie miał umysłu, to ludzie nigdy nie byli świadomością ludźmi, tylko byli świadomością bestialstwa mordu. Tak, zobacz, jaka to jest, że w świadomości palenia wytworzyła się świadomość. Także powinnaś za mieszkanie płacić normalnie, tak jak ci powiedziałam, papałam, papałam. Raz, dwa, trzy, cztery. Także widzisz, Litka, powinnaś płacić za mieszkanie normalnie, papałam, czyli połowę, no bo widzisz, myślałaś, że jesteś panią domu. Nie jesteś żadną panią domu, bo to twoje zachowanie od początku się Mareczkowi nie podobało, a ja jak ciebie pierwszy raz zobaczyłam, to też taka gruba baba, debilka z wielkim łbem, co o sobie wiele myśli, z bazaru, po przehandlowaniu majtkami, przyszła tutaj do Janka, bo już nie miała gdzie się podziać i tak ciebie odbierają na pierwsze wrażenie, ale ty upierasz się i robisz z siebie coś więcej, ludzi przepłaszasz z domu, jesteś niegościnna,
Sama jesteś z łaski, dostałaś łóżko Pippi Langstrom i myślisz, że to jest, cały czas myślisz, że to jest twoje. Mareczek mówił, że wypierdolisz durną babę z domu. Mareczek tak od razu mówił, że oszustka, że złodziejka, 2600 Janek Witek wziął. Ty uciekłaś na 2-3 lata, nie pojawiałaś się, żeby ten Janek Witek spłacał i żeby dostał zawału serca, co zresztą miało miejsce. No, także Janek Witek, wiesz, że umarł. Takie jest miasto w Komie. Bardzo śmieszne to jest, bardzo śmieszne. Targówek to dzielnica, która bez cenzury dała ludziom powiedzieć o tym, jaka jest naprawdę, no i co. I wyszła cała prawda o Targówku i wyszedł pierwszy festiwal twórczości komórkowej. Targówek, tam z Targówka to męty przyjeżdżają takie, proszę państwa. Męty z Targówka przyjeżdżają. Radio Koncita, tak, tak, tak. Sami na siebie się burdujecie, musicie mieć to uświadomione. To jest bardzo ważne dla nich, że tworzą małą... Pokazują tego czarnego Romana, tak? Sami z sobą i sami na siebie mordowani od góry w czasie. Pozytywna energia to jest świadomość Jogini. Inni wytworzyli jogę pod tą asany pozytywne, które... Ja myślałem, że to jest czarny Janek, bo tak mówili też, ale to widzisz, to jest czarny Roman, albo ma taką ksywę tutaj. Żeby wszyscy racjonaliści ćwiczyli tą książkę z samego rana na śniadanie, włożą w siebie pozytywną energię i inną świadomością będą szli. To jest najmocniejsze lekarstwo dla nich. Ja to sprawdziłem. Po roku czasu jest pozytywna energia, efekty są. Zmienią się jako ludzie, inną świadomością. Innego lekarstwa dla nich nie ma. Abrakadabra. Za radio Koncita i proszę być z nami, proszę państwa. No. Gdy nadaje to nasze radio. Tutaj Rysio przyszedł, opieprzył Lipsko i bardzo dobrze. Ale ona, wiesz, najmądrzejsza. Głupio chytra, najmądrzejsza, wiesz? Nie zgadzamy się na przemoc wobec kobiet. Nie zgadzamy się na przemoc skrajnej prawicy. Nie zgadzamy się na faszystowski terror, którym 11 listopada co roku straszą nasze miasto. W zeszłym roku 11 listopada faszyści zaatakowali moich przyjaciół na Skłocie. W tym roku idę 8, bo nie zgadzam się na ich przemoc. Nie zgadzam się na przemoc. Marku, miejscowa prokuratura sugeruje, że chodziło o czyn osoby niezrównoważonej psychicznie. Tak, według prokuratury 34-letni napastnik miał przy sobie dokument, który sugeruje, że jest leczony przez psychiatrów. Nie miał natomiast broni i nie stawiał oporu w czasie aresztowania, choć wcześniej był już skazywany m.in. właśnie za nielegalne posiadanie broni. Policjanci podkreślają, że na razie trudno im zrozumieć postępowanie sprawcy. Staranował on bowiem 2 przystanki autobusowe, na których prawie nie było ludzi i które były oddalone od siebie o ponad 10 km. Eksperci przypominają, że islamscy terroryści zazwyczaj wjeżdżają samochodami w tłum przechodniów w zatłoczonych miejscach, by ofiar było jak najwięcej. Część komentatorów zauważa jednak, że problemy psychiczne wcale nie wykluczają powiązań z muzułmańskimi ekstremistami, czy choćby fascynacji ich atakami. Choć oczywiście nie wiadomo, czy tak było właśnie w tym przypadku. Marek cały czas śledzi doniesienia mediów. Teraz przechodzimy do informacji krajowych. Policja znalazła drugiego z mężczyzn, którzy wczoraj w Wielkopolsce uciekali przed policyjnym pościgiem. Przebędowi pod Poznaniem samochód dostawczy, wyprzedzając samochód policyjny, uszkodził go i niemal zepchnął z drogi. Kierowca furgonetki, uciekając przed policjantami, wjechał w drzewo. Pełna ludzi psychicznych, proszę państwa. Drugi z mężczyzn uciekł. Poinformował nas o tym Andrzej Borodaj z Wielkopolskiej Policji. Okazało się, że sam samochód był skradziony i był w rejestrze pojazdów poszukiwanych.
Ten drugi mężczyzna, który uciekł z miejsca tego wypadku, został szybko namierzony przez policjantów z Obornik i z Rogoźna, ponieważ funkcjonariusze mieli dobre rozeznanie środowiska osób zajmujących się kradzieżami samochodów. Okazało się, że to młody chłopak, 19-latek. No i on został zatrzymany na ulicy w pobliżu swojego domu. Już dziś mężczyźni powinni usłyszeć zarzuty. Właśnie dostałem informację od naszego reportera. 5 osób zostało rannych. Lipska jest matką tych wszystkich dzieci psychicznych. Dlaczego? Dlatego, że ona, stara baba, mieszkała w Warszawie, nie miała pieniędzy, żeby za mieszkanie za willę płacić. W sposób naturalny willę musiała oddać, proszę Państwa, i wyprowadzić się do Wielkopolski. W jednym domu ona z córką 10 km dalej, w drugim domu jej mąż. Synem. A teraz i tak kocują. To niestety stało się faktem. Wtorek, 21 sierpnia 2007 roku. Tragicznie zapisał się w historii polskiego żeglarstwa. W tak zwanym białym szkwale na Mazurach życie straciło 12 osób. Ratownicy przypominają, żeby wypoczywając na wodzie zawsze obserwować niebo i szybko reagować na pogorszenie pogody. Jak najszybciej spływamy do brzegów, do miejsc schronienia. Jeżeli to są porty, to bardzo dobrze. Jeżeli musimy płynąć, to jeżeli pływamy jachtem żaglowym, to refujemy żagle, patrzeć w niebo. Jeżeli przychodzą czarne chmury, może spod nich przyjść gwałtowny wiatr i to może stanowić zagrożenie. W sytuacji ekstremalnej też nie chowamy się do środka, wychodzimy wszyscy na pokład. Tak, no bo wywrócenie jachtu do góry dnem zdarza się. Ratowanie takiej osoby jest utrudnione. Natomiast jeżeli jesteśmy na pokładzie, to jeżeli opuścimy łódź, nie odpływamy daleko, trzymamy się tej łodzi, która unosi się jeszcze na wodzie. Będziemy mieli sprzęt ratunkowy, to na pewno szybko nadejdzie pomoc. No to opuszczamy łódź. Ze Sławomirem Gisewiczem z Olsztyńskiego Wopru rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Już ponad 5,5 tysiąca osób zgłosiło się do biegu organizowanego przez technicznego CDS z Lipska. Jesteś matką wszystkich tych debilek i powinnaś teraz odpokutować. Powinnaś do Wrocławia pojechać, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Tym samym będzie to pierwsza od wielu lat impreza lekkoatletyczna na tym właśnie obiekcie. Uczestnicy Silesia Maratonu będą testować szybko. Także trochę na ulicy, trochę. No na pewno wyjdą do historii nie tego Janka mamy trochę różnych takich rzeczy. Tego obiektu, bo będą pierwszymi zawodnikami biegającymi. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Powiedział naszemu reporterowi. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Także widzisz, Lipska, ty nie powinnaś tyle dzieci rodzić, bo u ciebie wszystkie dzieci, jak to Wiesław Przybyłowicz mówi, są pokręcone. Są lewe te dzieci, nie powinnaś tyle dzieci rodzić. Lata wszędzie w RMF FM. Podglądamy i przed wieżą Elżbiety w Londynie tłum ludzi. Big Ben zabrzmi po raz ostatni przed remontem. Słynny dzwon ucichnie na... Warszawa ma, proszę Państwa, tego całego Romana Czarnego. Że bardzo to jest ciekawe. Ale my tu nie Czarnego Romana chciałyśmy podkreślić, tylko chciałyśmy pod lupę wziąć Lipską. Chodził specjalne ćwiczenia ze strukturami dowodzenia, jednostkami, oddziałami zabezpieczenia tyłów i materiałowych. W radiu RMF dali taką piosenkę, że każdy z nas swoje ścieżki zna. Żołnierze mają ćwiczyć m.in. ewakuację, naprawę pojazdów i sprzętu, a także montaż polowego rurociągu i infrastruktury do tankowania paliwa. Jest to element przygotowania do rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad 2017. Dodatkowo na potrzebę ćwiczeń 15 sierpnia mają przyjechać na Białoruś. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Także widzisz, ty moja kochana Lipska, ty nie powinnaś tyle dzieci rodzić, bo u ciebie te wszystkie dzieci są takie psychiczne. Dzień dobry, jesteśmy z ekipy Alicji na Przebojów i chcielibyśmy zapytać w
kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i przelotny deszcz, miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 20-21 na przeważającym obszarze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Podczas burz wiatr porywisty do 65 km na godzinę. A na barometrach w Warszawie 1600 hektarów. Były to wiadomości w Radiu Maryja. A mógłby się zaśpiewać tak na chodząco? Tak szybko, ja bym skakał i piszę na raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwie marchewki, trzy selery. Dwie marchewki, trzy selery. Także więc widzisz, te twoje dzieci, jak tak dużo rodzisz dzieci, to niedobrze. Powinnaś nie rodzić tyle dzieci. No. Tutaj mamy ulicę Chmielną w Warszawie i różne gwiazdy tutaj występują. O godzinie 18.20 msza święta, z której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, pasterz Kościoła Krakowskiego. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Okaż, że jesteś matką. Poświęcenie Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor dr habilitowany Czesław Parzyszak, ksiądz profesor dr habilitowany Marian Kowalczyk, ksiądz dr Krzysztof Czapla, ksiądz Mieczysław Olo. Także w naszym radiu tak FM w Rokoncita, Barbie Baby, Langston Extra, same skandale, proszę Państwa. Wiadomości. Temat artykułu z codziennej prasy polskiej. Bilet do Polski. Czy fala emigracji zarobkowej Polaków została powstrzymana, a młodzi Polacy chcą żyć i pracować we własnym kraju, czy tam w naszym dzienniku? Wyszarpywane dzieci. W Norwegii dziecko raz zabrane do rodziny wraca rzadko. Rodzice nie znają zazwyczaj nic. Rodzice nic nie znają, rodzice nic nie wiedzą. Rozmowa z mecenasem. Dajmy powiedzieć, że tu z tej strony o dramatycznej akcji ratunkowej, jakiej mieszkańcy Lotynia udzielili poszkodowanym harcerzom, opowiada Lucyna Rutkowska. Dobrze, Radio Koncita, proszę Państwa, już Obudź się Polsko ma. Tutaj Metallica wydaje, czytamy co napisałyśmy do tej Lipskiej. No, że Markowi też nie podobała się twoja postawa, bo ty myślisz, że ty jako ten debil, baba debil, gruba karłowata z wielkim łbem, to takie są tylko debili, że masz tylko dwoje dzieci. Ty masz tych dzieci więcej, no. Tak samo jak Rysia jest żebraczką, to ty jesteś debilką, no. Matką debili. Także no niestety. O godzinie 13.10 o, tu masz, o godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.00. Aktualności dnia to w kawałkach też się powtarzają te audycje. Powtarzają. W kawałkach powtarzają. Wysłuchaj. Radio Koncita. Zapraszamy. Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa. Zapraszam. Radio Koncita. Obudź się Polsko ma. Niech przepadnie. Tutaj tego pokazują Janka. Czarnego Romana. Że teraz ta mafia reprywatyzacyjna działa. Ludziom pozabierali mieszkania. A oni jeszcze się cieszą. Także proszę Państwa, obudź się Polsko ma, niech opadnie kłamstwa mgła. Tutaj pokazują tego czarnego Romana w Warszawie, nasze radio obrotowe to odnotowało, proszę Państwa. I po co oni to robią? No, po co oni to robią? No, ludzie wolą na ławce spać, na przystanku spać i nie chcą płacić 200 zł za mieszkanie, za czynsz. Nawet to socjalne, bo oni za 200 zł mogliby popić. Oni mają pożreć. I dzisiaj też mamy o tych dziadach mickiewiczowskich, jak pewna reżyserka opowiada o weselu, że ona nie chce wesela, nie lubi wesela, że wesele Wyspiańskiego oczywiście, że ze złym jej się zawsze kojarzy.
nie chce wesela. Piją na weselu, chlają, żrą. Czyli dziady mickiewiczowskie, to jest pogański zwyczaj. Albo żarcie na grobach. No. Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Szczęść Boże, panie ministrze. Dziedziczak. Szczęść Boże, panie wszystkim moim słuchaczom. Panie ministrze, po zamachach w Hiszpanii, w Barcelonie, w Cambridge, po dwóch atakach nożownika w Finlandii, w Niemczech, teraz Marsylia, Francja, co najmniej jedna osoba zginęła, jedna jest ranna po tym, jak we francuskiej Marsylii samochód wjechał w dwa przystanki autobusowe oddalone od siebie o kilka kilometrów. Kierowca został aresztowany. Na razie policja nie podaje atrakcje, motywów czarny jego Roman, chociaż w naszym radiu obrotowym, metoda na samochód, w naszym radio no ona już niestety ruchomym wpisała się w krajobraz Europy Zachodniej. No niestety to jest metoda już obecna w wielu krajach Europy Zachodniej. Zbiera ona bardzo krwawe żniwa. My oczywiście apelujemy do wszystkich naszych rodaków za granicą o szczególną ostrożność. To jest taki paradoks, że wiele krajów europejskich w tej chwili w rankingach bezpieczeństwa jest uważanych za kraje o dość dużym ryzyku, o krajach szczególnie ryzykownych. Na przykład Francja jest podawana jako kraj o bardzo dużym natężeniu ryzyka i niestety to jest też pewien symbol naszych czasów. Szczęśliwie Polska, szczęśliwie wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej są krajami uznanymi za bezpieczne. Są taką, kiedyś używaliśmy tego sformułowania w innym kontekście, ale teraz można powiedzieć na całkowicie poważnie, są taką bezpieczną zieloną wyspą w tym morzu terroryzmu. Ma to wiele przyczyn. No, przede wszystkim główną przyczyną jest to, że terroryści w naszym kraju nie mają punktów odniesienia, punktów wyjścia. Zwykle terroryści bazują na pewnej rozbudowanej strukturze już istniejących środowisk związanych z radykalnym islamem w danym kraju. Jeżeli dany kraj ma 10-20% mieszkańców związanych z tym środowiskiem, jeśli tam działa środowisko radykalnego islamu, którego służby danego kraju nie są w stanie w pełni kontrolować, no to prawdopodobieństwo zamachu w tym kraju jest dużo wyższe. Po prostu tacy terroryści mogą się swobodnie przygotowywać, mogą się ukrywać w tych środowiskach. Jeśli w kraju nie ma takiego środowiska, jeśli w kraju nie ma środowiska radykalnego islamu, jeśli w kraju nie ma w ogóle na przykład jakichś dzielnic islamskich, piast islamskich, to prawdopodobieństwo zamachu jest bez porównania niższe, dlatego że po prostu dany terrorysta ma dużo mniejszą szansę, żeby się ukryć w takim getcie islamskim, żeby się dobrze przygotować do zamachu. My cieszymy się, że Polska jest wolna od tak dramatycznych wydarzeń, a przypomnijmy, że naprawdę przygotowywaliśmy wiele dużych imprez, które były obarczone ryzykiem, aby były Światowe Dni Młodzieży, wielka impreza, gdzie przyjechało do Polski ponad milion gości, był szczyt NATO, a mimo to wszystko w naszym kraju odbyło się bez jakichkolwiek tutaj dramatycznych wydarzeń. Panie ministrze, w zasadzie na kilka godzin przed zamachami w Barcelonie i w Cambridge na twitterowym koncie Parlamentu Europejskiego umieszczono kilkuminutowy film, który mówi, że migranci i uchodźcy powinni inspirować Europejczyków. Czy to już jest jakieś uśpienie, czy to jest takie polityczne, jak mówi też Ryszard Czarnecki, polityczne samobójstwo polityków z Europy Zachodniej? Kanclerz Merkel chce przyjmować kolejnych imigrantów, chce wyasygnować kolejne pieniądze na nich, a jak się z nim pójdzie, to znowu będzie mechanizm lokacyjny w poszczególnych państwach i znowu Komisja Europejska z panią kanclerz będą na nas naciskać. Ja mam wrażenie, że zgodnie z tymi wszystkimi opiniami, że
Jestem samobójstwa, jakie w tej chwili popełnia Unia Europejska. Ci politycy zacietrzewieni swoją ideologią politycznej poprawności nie dostrzegają polityki przyczyn i skutków. Odpowiedzialny polityk, podejmując decyzję, powinien ocenić skutki swojej decyzji. Prawda jest taka, że wspomniane przeze mnie islamskie dzielnice, getta islamskie, które są później radykalnego islamu, które niestety przyczyniają się, ten brak choćby polityki asymilacji tych ludzi, przyczyniają się do tego, że ten radykalny islam ma możliwość działania na terenie Unii Europejskiej i dokonywania również tych krwawych zamachów. To wszystko jest skutek pewnej polityki, która prowadzona od rewolucji 68 roku, właśnie polityki multikulturalnej, polityki otwierania się na przedstawicieli innych cywilizacji. Różne są teorie na przyczyn tej polityki. Prawdopodobnie tutaj też niemało rolę odgrywają środowiska antychrześcijańskie, które chcą w wyniku swojego zacietrzewienia i politycznego Może muzyki tylko w Radiu Wawa. Piękną żonę chciał ciążę mieć. Szybko świat ona się płatnie, chce wylewać głosy na pewien dźwięk. Tutaj za kilkadziesiąt lat ta polityka dokładnie dzisiejszych twórców, czyli właśnie tych środowiska lewackie, ale... No to masz szczęście, że się akurat był w domu.